Jak ważne dla Was jest wsparcie takich sportowców jak Iga Świątek i Hubert Hurkacz? Ono jest oczywiście kluczowe i ja chciałabym bardzo podziękować zarówno Idze, jak i Hubertowi Hurkaczowi, dlatego że dzisiaj czołowe rakiety polskiego tenisa zabierają głos i to głos bardzo mocny. Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na to, że to Iga Świątek i Hubert Hurkacz mieli odwagę, żeby w tym pierwszym oświadczeniu stanąć po stronie ofiar. Ja ze strony ministra sportu nie usłyszałam ani jednego zdania wsparcia dla ofiar i to też jest jeden z argumentów, który każe nam się zastanawiać, czy pan minister sportu będzie chciał w ogóle w tej sprawie jakiekolwiek działania podjąć. No, pozostajemy sceptyczni. Myślę, że to już nie chodzi tylko o mnie, ale mając pełną świadomość po tych doniesieniach Onetu, że tych ofiar, że tych osób, które doznały przemocy, może być więcej.